Wieliszew jest jedną z najstarszych miejscowości leżących na terenie objętym działaniem lokalnej grupy rybackiej Zalew Zegrzyński. Pierwszy udokumentowany zapis na temat Wieliszewa pochodzi z 1254 roku. Potwierdza on przynależność miejscowości do kanoników regularnych z Czerwińska. Kolejną ważną datą to jest data 1387. Wówczas zostaje alegowana parafia, która została wydzielona z wcześniejszej, starszej parafii w Chotomowie. Od tego czasu powstaje w miejscowości świątynia drewniana, która była przebudowana, zmieniana wraz ze stuleciami. Świątynia przetrwała do 1944 roku. Obecny kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego wybudowano w latach 1950-1962. Świątynia w stylu neoromańskim powstała wedle projektu Zenona Kononowicza. Konsekracji kościoła dokonał 12 sierpnia 1962 roku kardynał Stefan Wyszyński. Niewątpliwie najciekawszym zabytkiem Wieliszewa jest kaplica cmentarna, wzniesiona w stylu klasycystycznym w 1834 roku. Widnieje na niej inskrypcja żona mężowi, a mianowicie tą kaplicę wzniosła Maria Kamieńska z domu Gautier dla swojego męża, zmarłego męża, hrabiego Tomasza Kamieńskiego, herbu Ślepowron. W Janówku warto odwiedzić imponujące fortyfikacje carskie. Są tutaj fortyfikacje z 1887 roku, fort IV, wybudowane jako pierścień zewnętrzny twierdzy Modlin, ale również murowane fortyfikacje wznoszone tuż przed I wojną światową. W latach 1912-1915, już w trakcie trwających walk rosyjsko-niemieckich pierwszowojennych, forty były te budowane. W czasie II wojny światowej tereny dzisiejszej gminy Wieliszew znalazły się na linii frontu. Działania wojenne u nas przebiegały bardzo duże. Wieliszew przechodził 5 razy z rąk do rąk. Wojska były, które wyszły z Zegrza, na skraju właśnie tego jeziora okopały się, a wojska hitlerowskie były w lesie dalej od strony komornicy. Zacięte walki trwały przez 5 dni. Wojska niemieckie nie mogły sobie dać rady. Nasi żołnierze wyszli na pola i zostali rozstrzelani jak kaczki z samolotów. Dlatego mamy bardzo dużo grobów tych, których polegli na cmentarzu naszym w Wieliszewie. Cmentarz znajduje się na turystycznym szlaku patriotycznym Polski Walczącej, który utworzono dzięki dotacji z programu operacyjnego Ryby 2007-2013. Na nekropolii znajduje się 300 grobów bohaterskich żołnierzy. Wojna pozostawiła w Wieliszewie olbrzymie zniszczenia. Zachowały się tylko 4 budynki, większość wsi została spalona. Ludność Wieliszewa po wojnie nie miała co tutaj za bardzo szukać, bo rolnictwo było ubogie. Większość wyprowadziła się na ziemie tak zwane odzyskane, poza Koszalin, w tamte tereny. Dopiero około lat 60. sprowadzali się i odbudowywali Wieliszew na nowo. W leżących na terenie gminy Wieliszew Łajskach odbudowa zaczęła się kilka lat wcześniej. To miejsce jest miejscem szczególnym, historycznym, ponieważ nasi dziadowie w 1948 roku pod kierownictwem pana Stanisława Poczkowskiego, obecnego dyrektora, który zawiązywał po wojnie oświaty na terenie Łajsk, budował szkołę w Łajskach, która de facto była zbombardowana w 1939 roku, odbudował szkołę i między innymi zadbał o przedszkole. Najstarszą miejscowością w gminie Wieliszew jest Olszewnica Stara. Wieś powstała 650 lat temu. Wieś z przepiękną historią. Jednym z takich najważniejszych elementów czy momentów w dziejach tej historii był fakt, że po raz pierwszy w Polsce 8 chłopów uzyskało wolność od księcia poniatowskiego. W okresie międzywojennym Olszewnica Stara tętniła życiem. Społecznym, kulturalnym, mieliśmy straż, mieliśmy oddział strzelecki, była remiza, był zespół teatralny. Zawsze we wsi, nawet za czasów carskich, w rozbiorze istniała szkoła, która do dzisiaj istnieje, kolejne pokolenia się w niej uczą. Na skwerze w centrum Olszewnicy Starej stoi pomnik 10. rocznicy odzyskania niepodległości. To miejsce również znajduje się na turystycznym szlaku patriotycznym Polski Walczącej. Inicjatorem tego pomnika był były kierownik szkoły w Olszewnicy Starej, pan Bronisław Sokół. Gospodarze przywieźli z granicy, gdzie był stały słupy graniczne zaboru, przywieźli jeden z tych słupów i na tym słupie
postawiono orła, wykonano tablicę i w taki sposób w 1930 roku powstał w Olszewicy pomnik dla uczczenia odzyskania niepodległości. Olszewnica Stara od wieków należy do parafii Chotomów. Ta jest jedną z najstarszych w gminie Jabłonna. Najwcześniejsze dzieje Chotomowa sięgają czasów średniowiecza, jednak zaginięcie aktu erekcyjnego uniemożliwia ścisłe datowanie powstania miejscowej parafii. Chotomów to przede wszystkim okazały kościół z końca XIX wieku, ale mało kto wie, że jego projektantem jest znany architekt Franciszek Maria Lanci, który to właśnie pierwszy wprowadził żeliwo do konstrukcji, także to jest niezwykle ciekawy zabytek. Kościół powstał z fundacji Augusta Potockiego, przed nim została wzniesiona brama dzwonna w tym samym stylu co świątynia, czyli neogotyku angielskiego. Nieopodal kościoła znajduje się cmentarz parafialny. Na uwagę zasługuje zabytkowa brama. Na nekropolii jest kilkanaście nagrobków z końca XIX wieku. Jedna z pań, które należy do stowarzyszenia, napisała przepiękną kronikę cmentarza chotomowskiego. Odnalazła i sfotografowała płyty nagrobne mające ponad 170 lat. Dla Chotomowa projektowali dwaj wybitni architekci. Stanisław Dygat zaprojektował budynek remizy, a Edgar Norwert dom sierot, czy tak zwany dom Piusa XI, którym to mieścił się zakład opiekuńczy sierot po żołnierzach 20 roku przed wojną. Budowę remizy strażackiej w Chotomowie rozpoczęto w 1935 roku. Pracę przerwał wybuch II wojny światowej. Do 1939 roku udało się wybudować parter budynku. Dalszą realizację podjęto prawie 40 lat później z inicjatywy Polikarpa Wróblewskiego, który założył Chotomowską Ochotniczą Straż Pożarną. Dom sierot został wzniesiony w 1937 roku. Budynek w stylu okrętowym z tarasem na dachu przypominał wzniesiony dwa lata później hotel oficerski w Zegrzu. W centrum Chotomowa w 1961 roku odsłonięto pomnik bohaterów walk o niepodległość Polski 1935-45. Wykonany w kształcie powstańczej barykady został zwieńczony rzeźbą orła zrywającego się do lotu. Działania wojenne toczyły się też w Jabłonnie. W tym budynku była policja granatowa. Z plebanii wyrzucili księży, tam był oddział żandarmerii. Pierwsze informacje pisane o Jabłonnie pochodzą z 1339 roku. Według wspominek płockich była to niewielka osada Bartna. Następnie na początku XVI wieku w Puszczy powstał niewielki dwór na polecenie biskupa Erasma Ciołka. No i wreszcie w tym dworze, sto kilkadziesiąt lat później, na werdykt oczekiwał Karol Ferdynand, pretendent do tronu polskiego, który oczekiwał na rozstrzygnięcie elekcji w 1646 roku na Woli i właśnie tam obrał Jabłonnę, ten dwór, za swoją siedzibę. Bardzo ważnym etapem rozwoju Jabłonny był zakup wsi przez Michała Poniatowskiego, brata króla Stanisława Augusta. Książę postanowił wybudować w Jabłonnie rezydencję. Wznoszona była ona w latach 1774-1784 w dwóch etapach. Etapy wiążą się z działalnością dwóch wybitnych jak na ówczesny wiek architektów, Dominika Merliniego, architekta królewskiego, i Szymona Bogumiła Cmugla. Merlini zaprojektował i pobudował pałac, dwa pawilony, królewski i gościnny, pod koniec XVIII wieku, natomiast z działalnością Szymona Bogumiła Cmugla, twórcy zboru ewangelicko-augsburskiego, z jego twórczością wiążą się budowle parkowe. Grota romantyczna, która została wzniesiona w 1778 roku, jak również oranżeria, czy też altana chińska. Później pałac trafił w ręce księcia Józefa Poniatowskiego. Po jego śmierci majątek odziedziczyła Anetka Styszkiewiczów-Potocka, która postanowiła z Jabłonny uczynić miejsce kultu księcia Józefa Poniatowskiego. Zatrudniła do przebudowy pałacu Henryka Markoniego, który dobudował skrzydła, również wjazd, bramę wjazdową. Brama jest niezwykłym zabytkiem, gdyż wjazd zamykają dwie kolumny,
które przypłynęły statkiem z Malborka, z Zamku Mistrzów Krzyżackich. Ważnym zabytkiem Jabłonny jest też poczta, która pochodzi z lat 30. XIX stulecia. Wówczas nazywano ją poczhalterią, bo był tam nie tylko urząd pocztowy, ale forma zajazdu, również mały wyszynk. Tutaj zmieniano konie. Nieopodal poczty, w miejscu, gdzie dziś znajduje się urząd gminy, był zajazd Złoty Róg. Budynek, który wchodzi w skład zespołu pałacowego, przez lata pełnił różne funkcje. Na piętrze mieścił się sąd grodzki i sąd administracyjny. Z jednej strony, patrząc na lewą stronę, tu mieścił się posterunek Policji Państwowej. W roku 1951 znaczna część gminy Jabłonna została włączona do Warszawy. Obecny kształt gminy ustalono w roku 1977, kiedy to kolejna jej część została włączona do stolicy.